i ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Było zupełnie obojętne. A tutaj poseł Pawłowicz musiała uciekać. Proszę Państwa, skąd ta agresja? Ta agresja jest przejawem ślepoty. Ta agresja jest przejawem głupoty. No, zawsze jak komuś brakuje mądrości, to ten ktoś jest agresywny. No. I tak, tak było. I było tak w średniowieczu, jak palili na sosie, to też jest przejawem agresji. No i ludzi Biblię zabierali, ludziom Biblię, żeby nie cytaty, a w łacinę robili. To wszystko jest przejaw głupoty, braku kultury, psychologii, rzeczy delikatnych, jak to się mówi. A teraz to samo jest w XXI wieku. Niech Państwo nie myślą, że czatem diabeł pozwoli na jakieś postępy, który Was pokręca na swoje paluszki. Nie ma Hoffmanów, nie ma kultury, nie ma opery, nie ma salonu opereckim Straussa, Zemsta Nietoperza, nie ma strojów moich, nie ma strojów Elżbiety Hoff, nie ma kapelusza Elżbiety Hoff, no sam ten cygan Mareczek na wiatracznej. Jak mi pilnował ten wielki kapelusz wiatraczna, tak to sprzedał, utylizował, miał korzyść. Także proszę Państwa, nie ma salonu Violetty w Warszawie. Jeśli jak macie tę operę, to też jest salon Violetty, a tu nie ma. Co z tej największej sceny na świecie teatru wielkiego zostało? Jedna wielka głupota, jedna wielka wiocha. Największa wiocha na świecie, bo oni myśleli, że jak mają coś największego, no to mają największą głupotę, największa wiocha. Nie ma salonu Violetty. Nie ma, proszę Państwa, kultury. I tym Żydom, jak zabiorą, proszę Państwa, te galerie, miejsca kulturalne, gdzie na karteczki, tak jak chleb kiedyś, czy mięso może bardziej, mięso w czasie stanu wojennego. Tutaj byłyśmy dzisiaj z Litką w tej willi, gdzie Jaruzelka mieszkała, 109 Czaska. Żeśmy tą willę okrążały po 7 razy dookoła, proszę Państwa. Jak to było, że on w takim biednym domku Wiesław Gomułka mieszkał, no ale miał ten płot z metalu, jakby może był kiedyś, był. Ustawę, to żebym się nie pomyliła, bo proszę Państwa, dlaczego w Polsce atakują? Wszędzie tam, gdzie jest głupota, to atakują. No, ale obecnie nie ma salonu opereczki Zemsta Nietoperza. Nie ma Violetty Bieleckiej salonu, w ogóle nie ma żadnej tu Violetty Bieleckiej, nie ma tu żadnej Filharmonii Podlaskiej, ani nie ma tego najnowszego teatru opery Podlaskiej. Także zapraszamy tam do Anglo-Ameryki Białystok, póki co. Wojna w Sejmie, póki co, wojna pod Sejmem, póki co, póki co. Wszędzie wojna, wszędzie wojna. Póki co, póki co, póki co, póki co. Wszędzie wojna, póki co. Gdyby o to tylko szło. Także proszę Państwa, głupota, ślepota, ciemnota, no i jeszcze jakaś durnota, durnota moherowy. Tych beretów, jak to mówią, niech mają te kudły, piękne włosy. Oczywiście to nie o to chodzi. My z Teatru Wielkiego mamy piękne peruki, mamy, też mamy te włosy odtwarzane, też mamy niszczone przez brak powietrza, bo to ciągle jakaś peruka na głowie, jakieś stroje. Człowiek jest osaczany, także my inaczej testujemy się na próbie generalnej, a inaczej jak jesteśmy na występie. Dzisiaj troszeczkę pośpiewałam, pomocałam, ale ta ryba mi tak... możliwość po prostu normalnej pracy, tak, i, ale po prostu ta ryba mi tak smakowała, że praktycznie nie miałam tak. Najlepiej tym księdzem, tutaj kiedyś, nie wiem, czy ty wiesz, ten chórek, to był chórek, teraz nie ma chórku. Myśmy i na wschodnim dworcu śpiewali. Też ten sam chórek, tak, bo oni organizowali wigilię, a jutro jest na Sawieckiego, też parafii Zakarii, też o godzinie, oni mają tam lecznicę, też Zakarii o 16:00. Pojedziesz, to będziesz miała wigilię, super.